Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ghost of a Tale. Ja jestem Juno i pochwalę wam się, że na ten odcinek mam nawet pomysł. I niestety mamy gościa, którego prawdopodobnie będzie słychać na nagraniu. Tak. Luna, moja kotka, uparła się wezwać mnie na mizianie pod kołderką, ale nie udaje się, bo ten odcinek zapowiada się zbyt intrygująco, bym miała sobie odmówić tutaj zrobienia czegoś. Tak, obiecałam sobie, że wrócimy w jedno miejsce, gdzie stoi strażnik, dlatego że mam przeczucia, że on pilnuje skrzyni, w której coś może być. Coś, co bym sobie chciała zdobyć. Bo właśnie tak ostatnio na to wpadłam. Jak też właśnie z tych skrzyń do chowania element ubioru udało mi się wygarnąć. To jest tu. No właśnie. On tam czegoś ewidentnie pilnuje. I ojej, gra mi się na moment zacięła. To jest chyba dobra skrytka. No nie. Jejku, ale to było tępe. Ale to nic. Bo być może rzeczywiście uda mi się zaraz zrobić to, co chcę. To znaczy, jakoś wykurzymy tamtego stojącego strażnika. Dobra, ten to zaraz będzie wracał. Gro, ja bym naprawdę już dalej chciała ruszyć z tym wszystkim. Dobra, chwila. No, cholera jasna by go. Jejku, tu jest ta skrzynka. Dobra, jestem. Tutaj. Po tej stronie. Zaraz. On mnie nie widzi. I to ciągle jest zamknięte. Dlaczego to jest zamknięte? Jeszcze te drzwi. Do czego to jest wszystko podobne? Ale to mi sugeruje, że tu na pewno coś jest właśnie. Coś, o czym ja nie wiem. To już się robi mały problem. No nic. Skoro nic z tym nie zrobią, to jednak mój plan wziął w łeb. I spróbujemy zrobić coś w miejscu, w którym chyba mamy o wiele więcej możliwości. No serio? Coś mnie już zauważyło? O, strażnik, który stał bardzo blisko. Zły strażniku, nie widzisz mnie.
Nie wiem dokąd ja... Wow. Nie, ja tu wcale nie chciałam wleźć. Ale być może to mi coś da na przyszłość. Tylko teraz to chcę się schować gdziekolwiek. Tak, schować się gdziekolwiek. Dobrze jest coś takiego powiedzieć, prawda? I coś podniosłam. Więc to tylko kolejny zapis oznacza. I czuję, że trzeba by się tam wybrać. Ojej, mam nadzieję, że on nic Kowalowi nie zrobi. Dobra. Czyli ostrożnie sprawdzimy sobie tamto miejsce. Teraz wyszłam jakoś stąd. I w ogóle co ja podniosłam, to jest ciekawe. To coś. Proszę, proszę, część ubioru konkretniejszą. I czy tutaj jest coś jeszcze? Nie. No ale dobrze sobie to wszystko ładnie sprawdzić. Teraz tak, tutaj. To jest więzienie, z którego tu przyszłam. Okej. Dobra, 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 dobra. Super. Skoro teraz mogę tam wejść, to trzeba to zrobić. Chyba. Ojej. Przeraża mnie to, gdzie idziemy. A, ja sobie tutaj jakoś przejście otworzyłam. A, dobra, dobra. To już mniej więcej przynajmniej wiem. Orientują się w terenie, powiedzmy. Tu się mogę schować. Dobra. Niechże on przejdzie. Tamto miejsce też sobie z chęcią sprawdzę. A, i tu jest ten. Zatrzymał się przed schodami. Ale okej, okej. To w sumie na razie... I tak jestem w całkiem niezłej sytuacji, jeśli chodzi o to, co udało mi się znaleźć. Tak przynajmniej czuję. I podejmę się teraz zwiedzenia tamtego miejsca. Tutaj, tylko że... To miałam na myśli, tak. Tu się mogę schować i świetnie, bo zapis mi tu będzie potrzebny. Na pewno będę co chwila ginąć. Już nie pamiętam, co tu było. Dobra. Nie mamy klucza. Czy on tu zajrzy? Na szczęście nie. Nie jest na tyle bystry. Czyli... Oj...
idzie sobie na górę. Może ja też powinnam. Ciekawe. A czy... Ej, ja chyba... kojarzę, którędy tam się szło. O rany, zauważyli mnie. Ale to nic, kolejną widzę. Kryjówkę bardzo przyjemną chyba. Nie, nie wiesz, że tu jestem. No przecież nie możesz takich rzeczy wiedzieć. Idź sobie. Idź. Dobra. Wszystko to jest puste, ale może gdzieś jakieś zboże znajdą. Drabinka na górę. Zobaczmy, co jest na górze. Oby nie strażnik. Błagam, tylko nie strażnik. Nie. O, mamy kartę. Jej, kolejną. I tylko tyle. Stogi jakieś. Stołeczek. Na razie nie widzę, by mi stołeczek tu był do czegoś potrzebny. A, to mogę coś otworzyć. I... dobra, na razie otworzyłam. Strażnik chyba jakoś tam się nie zainteresował. Kiepsko swoją robotę wykonuje. Dobra, to zapis. I zrobiło się ciemniej. Aha, to jest tutaj. Nie wiem, czy jakoś pod osłoną nocy to na nich lepiej działa. O, mogę się w tym schować. Świetnie. To łatwo jest o to, żeby mnie wykryli, ale... ale na szczęście łatwo jest się tutaj też w pewnych miejscach chować. Tam coś widzą chyba ciekawego. Oj, oj, oj. Tak? Ciekawego do sprawdzenia, ale jeszcze nie teraz. No idź już stamtąd. On chyba pilnuje więźniów? Może tam jest ten, z którym mamy pogadać? Może tak, może. O, coś tu było? Co jest? Co on tu przykręca? Dziwne to wszystko, powiem wam tyle. Dobra, podrapał się i może zaraz pójdzie. Aha, i mamy drzwi kolejne. A? Aha. O, hej! Czyli w nocy nie ma co z nimi gadać. Ale jest jeszcze druga cela. O nie, drzwi zostawiłam otwarte. Ciekawe, czego to zainteresuje. Czy ja słyszę gdzieś żuczka chrabąszcza? Ale super! Mamy jakiś tajemny tunel. Tylko co mi po tym tunelu? Skrzynia. Świetnie! Buty złodziejskie! Ekstra! Gdzie one są? Ciekawe, może dzięki nim będę mogła się lepiej skradać. Co to jest?
ktoś tu idzie. Tam, strażnicy. Czego on pilnuje, co? Co to jest za miejsce w ogóle? O Jezu, dobrze, że zdążyłam się tu schować. Ale gdzie ja? Może bym spróbowała tamtego ogłuszyć, bo on w sumie może stać na straży czegoś fajnego. Nie wiem. Dziwne jest to wszystko, tyle wam powiem. Czacha. Ale nie, dalej tutaj siedzenie. Chyba większego sensu nie ma. Wszystko puste. Zaraz znowu usłyszymy, no właśnie, to samo. Ale jest chlebek. Coś jeszcze? Puste wszystko. To nie wiem, może po prostu bez was przeczekam tu do rana i wrócę już, jak będą chcieli ze mną gadać. Wiecie co? Znalazłam parę ciekawych rzeczy, bo z nudów sobie przeglądałam, co tutaj właściwie jest. I tak, no mamy różne opisy, ale to w sumie nie to, co wam chciałam pokazać. No tutaj mamy te piosenki. O różach. I zakładam, że i tak nikt z was nie będzie tego czytał, ale dla czystości sumienia chcę wam to pokazać, więc tak. I był tutaj rysunek, o właśnie, o tutaj, więc ukończyło mi się zadanie. Zaraz, gdzie my tu mamy? Znaczy nie ukończyło się, tylko gdzie to było? No właśnie, teraz mamy pogadać z tym żabim więźniem znowu. I właśnie sobie się tutaj ucieszyłam, że wyszło jak wyszło, to znaczy, że znalazłam tutaj przejście, że też wcześniej tych papierów nie przejrzałam. To tak. Spróbuję chyba po prostu zrobić coś takiego. Szybki zapis. I po prostu jakoś spontanicznie, zaraz jak mi się tylko energia odnowi, spróbuję przebiec koło niego. I jakoś się dostać do żaby. Nie wiem już, gdzie to było, ale liczę, że może coś tam znajdą. O, cholera. Nie. Nie. Ja nie chcę umierać. Gdzie była ta żaba? Z
strasznie dużo życia mi tu, patrzę, poszło. No ale trudno. Taka gra i jest łóżko, więc ono też nam się przyda. Tylko no najpierw znajdźmy... Wow! To nie tak miało być. Nie... Nie, 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 nie. Nie zabijesz mnie. O, cudownie. Taka skrzynka to jest czasem na wagę złota. I jestem już chyba coraz bliżej miejsca, w którym chcę być. Śpiący strażnik. To było tutaj. Pamiętam to aż za dobrze. Ale chwila, moment. Żebym się tu całkiem nie pogubiła w tym wszystkim. Dobra, tego nie mamy cały czas. Miałam szukać żaby, miałam szukać... I nie szukam. Ale to już było blisko chyba. Zaraz, to była tutaj ta piracka czapka, czy to nie było tutaj? Zaraz, już jak i tak tu jestem, to w sumie możemy... zerknąć. Nie, chyba jednak nie. No dobra. Strażnik. To tu? Nie. Ale już słyszę łańcuchy. Nie chciałam się schować. Pusta skrzynia. Właśnie chciałam sprawdzić, czy na pewno jest pusta. Gdzie to jest? Tu. Tutaj jest. Gadajmy z nim. Serio? Popróbujmy, nie? Ojej, no... O, fajnie. Czyli mamy już klucz do kanałów. To też w sumie fajnie. I myślę, że to jest dobry moment, ażeby zakończyć odcinek, więc dzięki za oglądanie. Znajdźmy jakąś skrzynię, żeby wleźć i zapisać. No właśnie. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie.